Gimnazjaliści, którzy kupili od Filipa Bimber, upili się nim w szkolnym radiowęźle. Chcieli tylko spróbować, jak smakuje, ale nie zdawali sobie sprawy, że jest to tak mocny alkohol. I teraz wszyscy czują się fatalnie. Kurde, niedobrze. Ej, słyszysz? Jakby co, to będę w kiblu, okej? Okay? Sandra? Sandra? Sandra, poczekaj. Hej, dobrze dziewczyno. Się czujesz? Sandra? Co ci jest? Dobrze się czuję, to znaczy... O matko, ty piłaś, przecież czuć od ciebie alkohol, dziewczyno. O matko. Sandra. Sandra, ty jesteś kompletnie pijana. Słuchaj, no jak możesz tak? To niechcący, no chcieliśmy spróbować, jak to smakuje. Co znaczy chcieliśmy? Kto z tobą jeszcze pił? Chłopaki, no. Gdzie są? Węźle, no. Patrz no, tylko. Ładnie. Chodź z nią. No wspaniale, panowie. Wspaniale. No czy wyście powariowali? Hej. Wstawajcie. Pobudka, bardzo no, proszę. No alkohol w tym wieku, no przecież... Pobudka, no będzie sobie zrobić nie, krzywdę. No, mamo, ja nie jesteś. No? No. Taka sama jak rano. Ten sam oczywiście. Zapach. Oczywiście, daj mi to. No patrz. No. Skąd to macie? No już. Nie wiem. No jak nie wiem? Słuchajcie, nie żartujcie sobie. Macie problemy, a może być jeszcze gorzej. Mówię do was, Pani ej, chłopaki. Profesor, ja naprawdę nie wiem. No przysięgam. No co oni kupili? No od już. Kogo kupiliście ten alkohol? Ej, halo? Mówcie do nas. Chłopcy. Skąd to macie? No nie powiedz. Nie wiem. No mówili coś o jakiejś dziewczynie na wózku inwalidzkim i jakimś chłopaku. No przecież jedyna dziewczyna na wózku inwalidzkim to w naszej jest, szkole to jest Socha. Socha, Patrycja, ja... No już. Nie wierzę w to, że ona może handlować bimbrem. Wstajemy. Wstawać. Już, zaraz się przekonamy. A teraz najpierw zaprowadźmy jej do higienistki. Chodź, kochana, chodź. Wstawaj, no Sandra. Już. Dasz sobie radę? No, tak. No wstawaj. Już. Jak Chłopcy. Mogliście? Picie alkoholu w tak młodym wieku jest wyjątkowo szkodliwe. Młodzi ludzie bardzo szybko się od niego uzależniają. Poza tym alkohol bardzo negatywnie wpływa na cały rozwój fizyczny i psychiczny. Ktokolwiek sprzedał tym dzieciakom alkohol, zostanie bardzo surowo ukarany. Maria Borkowska zawiadomiła już rodziców pijanych gimnazjalistów. Teraz szuka Patrycji Sochy. Trudno jej jednak uwierzyć, że to ona może handlować alkoholem w szkole. Patrycja. Do tej pory Patrycja nie sprawiała żadnych problemów. Razem z panią Żabińską znalazłyśmy trzech gimnazjalistów, upitych do nieprzytomności. Upili się bimbrem, który podobno kupili od ciebie i jakiegoś chłopaka. Co? Co te gimbusy wygadują? Przecież Patrycja nie handluje żadnym bimbrem. Dominika, uspokój się i nie przeszkadzaj. Czy masz mi coś do powiedzenia? Znaczy, to musi być jakaś pomyłka. Pomyłka? A mogę zajrzeć do twojego plecaka? Ja mogę to wszystko wyjaśnić, ale pani. Ale co ty możesz? Wyjaśniać? Mogę zajrzeć do plecaka? No dobrze, pokaż plecak. O, proszę. Co to jest, Patrycja? O co chodzi? Proszę, zobacz. Tak? Powiem ci, jestem wstrząśnięta i nie podejrzewałam cię o taką głupotę. Ale to jest niemożliwe, ona nigdy nie wpadłaby na taki głupi pomysł. Kto cię w to wrobił? Właśnie, podobno z tobą sprzedaje ten bimber jakiś chłopak. Rozumiem, że chodzi o Filipa Mileckiego. Nie, sama go sprzedaje. Niemożliwe, na pewno Filip cię w to wrobił. On nie ma z tym nic wspólnego, sama to wymyślała i sama sprzedaje ten bimber. Jesteś tego pewna, tak? Ponieważ ja i tak dojdę prawdy. Już pani powiedziałam, jaka jest prawda. Jak sobie chcesz. Ja idę zadzwonić do twoich rodziców, a to zabieram jako dowód. Co ty robisz? Ty zwariowałaś, jesteś normalna? Odczep się. Czemu tego kryjesz? Daj mi spokój. Dziewczyno? Patrycja!